Kiwi, dawaj, bo jakaś nuda. Słuchaj, chodźmy do tego pana od Nissanów. No. On ma jakieś Audi. Już w ogóle widzowie nam aut nie podstawiają. No to tam wiadomo, bo są, zrobią lepiej. No tak, inni zrobią lepiej. Ale weźmy od tego, od kupcia. Wydłużmy od niego auto. Kupcia ma jakiś taki wóz, on cały coś ostatnio mówił, że tam coś tego, chodź, narobimy mu mocy. A? No, ciekawe, czy nam da auto. Może da. Wybłagamy go. Bo ten nawet jakiś, on ma jakieś quattro nawet. Dobra, idziemy, weźmiemy jakiś wóz, zobaczymy, może coś będzie coś śmiesznego. Trzeba będzie go czymś przekupić. Może się coś urwie, będzie śmiechowo. Bataty z McDonalda. O. I dwa hologramy na kawę. O tak, to to. Dzień dobry. Pięć Kuba. Cześć, Kuzio. Siema, zły, oj, ten zbrzut nie będzie jebany w oleju, kurwa. Siemano. Czysta robota dzisiaj. Masz co robić dzisiaj? No tak. Wóz byś dał swój na chwilę. A, który? Ten najlepszy. A, czy ten, który na co dzień jeździ, który ostatnio skurwiony już olej przestał wpierdalać. No to dawaj go. Jak tak? Nie bierze oleju, to zrobimy softa. Dawaj, bo tutaj wiesz. Tak, hamulce, kurwa, w sumie zrobiłem. Hamulce nie potrzebne. Hamulce na hamowni nie miały udziału. Głowicą bo oczyściłem, a spróbowałem. Kurwa, ogóle miałem sprawdzić, co to czyszczenie głowic daje. Dobra, dawaj sobie jedno. No dobra. Może ty, on nawet nigdy nie był hamowany. Nigdy, aż głupio. W jednym mój samochód nie był hamowany. To tak, ja nawet białe schamowałem. Dobra, no idę do biura. To chodź. Zarżę łańcuch i ten. Dawaj, bo szkoda czasu. Kurwa, no wyjebany, dobra. Ciekawe, kurwa. A nawet wiesz, kurwa, te głowice w nim czyścić, w sensie, co one w ogóle tam dały. Też. A czy jest tam wydech jeszcze? Zrobimy softa i tego. I softa skrzyni. Czy tak powiem? Pojedziesz sobie i sprawdzisz, czy zapierdala. Czy czujesz różnicę? Tak, czy co? Straszy dzień test. Nie, no to teraz to chyba. Którą zrobię. Jak chcecie, możecie jechać serią. A stara to jak pójdę, 8-4 do paki wyszła. A, no czyli paki, znamy. Co do restartowej, no że tam. A, to już ma zmierzone. No. Jakiś quattro, nie? Tak. Dobrze. Quattro jest dronik 7 biegów. Ty, będzie jak z tą panią. Podniesiesz auto, a tam napęd naprzód. No, tak było. Oj, w miarę świeży, wbrew kurwa tego, co fabryka podaje, 0,40. 0,40 wlałeś? No. O kur... Jak to? Skąd miałeś? To zostało po jakimś tym. Co, że benzyny dużo? Czy gazu? Poziom oleju ok. Tak zawsze było do Barbary i z powrotem, do Barbary z powrotem, dalej litr oleju, kurwa. Czujnik się popsuł. Nie, nie czujnik, kurwa, tam spierdalało trochę. Ale masz czyste, nie trzeba dywaników wczepać do pomiaru. No, no trochę warunki prawiny. Jakie mamy, takie mamy. Dawaj, Kiwi, kradniemy wóz. A zobacz, co to się jeszcze zmieniło, ty, kurwa. Tu zaszła zmiana. Orzesz, ty. S4. Nie, bo z tyłu hamulce mi się zużyły, mówię, trochę sobie dołożę to jakieś większe pierdolne i tak w sumie trochę mocy brakowało. Więc zrobiłem hamulce, to trochę ten silnik odświeżyłem, że tyle tego oleju nie wpierdalał. Co zrobiłeś, że nie jeje olej? Oczyściłem tego tłoki. Pierścienie stało w ogóle, kurwa. Co tak, ty gadasz? No, zupełnie. Ale stary poszedł, bo wszystkie zarozy na zamkach, wszystko było w porządku. A coś miałem mówić. Dobra, bo już miał czas, żeś im przejechać, jest po softie? No tak, no kurwa, no, to przyjemność dla mnie. Żeście mnie uratowali. Kradniemy wóz. Uratowaliście mnie od mojej codziennej monotonii, kurwa. Piec, kurwa. Ale zima jest, to trzeba piece robić, tak? No bo tak serio jeździć, to kurde dupa trochę. No z chuja jest właśnie. Chodzę, patrzę, który to wóz jeszcze softu nie ma od nas. Chodzimy po znajomych i szukamy. Tak, nie ma. Ja tak już przygotowałem na mod. Ja ciekaw jestem w ogóle, co on serii wyjdzie. On ma ten wydech, pierdolnięty 3 cale miltek. A z turbo coś robiłeś? Nie, nic. Seryjna jest turbo wkurzarka. Kurwa, intercooler miałem zmienić. Aha. No, ale no, seryjny jest fajny, bezprzelotowy. Taki w ogóle od lewej do prawej idzie. O. I co? No i kurwa, od chuja z zaworów z głowicy, to ja z pół centymetra wypierdoliłem gruzu po prostu. Co ty gadasz? Szła tam chemia straszna, ale to jest wyczyszczone i trochę chyba więcej po tym pali. Powietrze mu doszło. Miałem przed zabiegiem po zabiegu go schamować, a tak już będzie taki mój naprawiony wóz schamowany. Tak jest. Ciekawe, co tam kurwa 211 koni katalogowo, coś ten wydech daje, to obstawiam moce już jakieś? W sumie on dobrze jeździ, mi się wydaje, że wyjdzie z 230. Może być po tym wydeszku. Aha. Jeszcze jeden taki malutki myczek zrobiłem, podciągnąłem delikatnie jak quattro na turbinie, on... Bo mnie kurwa wkurwiało, że brzęczy. Odwinąłem całą tą klapkę do przodu, nie? Całą klapkę pierdolę, całą gruchę. Kurde, ten dobrze wyszedł. 393 konie. O kurwa, no to nie. Dwulitrowy TSI. O kurwa.
Turbinkę muszę z niego sobie załatwić. No, dobrze wyszedł. A wstaje do... O kurwa, widzę wam w trasie, jebany. Kurwa, jak wstaje do... 500 minut... O, kurwa, męsko. No, potęga. A serii, kurwa, jeszcze 120 minut, kurwa jestem. A trzeba powęzić. Tarte mam tyle szersze tego mojego sprzętu był? No? Dłuższy, no. Dłuższy. Bo cholera, rzeczywiście, to długo. A bo to był stary, kurwa, taki był ten sam, pamiętasz, na P. Hejtom? Python. Python, kurwa. Python, kurwa, jakieś Pythony takie właśnie, wiesz, był, że z kurwy syny. A to Python to tak naprawdę Bentley, to tam nie ma nic wspólnego z tym. Python trzecia generacja. Nie, to jest Arteon. Arteon, nie wiem, oj. To jest trzeci czy czwarty raz w życiu 4x4. Takie majowate będzie na tej hamowni. Ale wiesz co, te prawdziwe quattro z silnikiem wzdłuż to pięknie jadą po hamowni. To tam praktycznie nawet kontrola trakcji nie miga. Tak? No. A bo tam jest naszurane, jest tak silnik ustawiony, a mnie jest kurwa no. Jak faja, to faja. No ja dzisiaj to jestem kurwa w niebo wzięty, no. Prezent mocowy będzie. Dobra, a patrz na to. 4,84 km przebiegu. No dobra, już i kurwa poziom olej ma. Nie, trzymaj kierownicę, bo to wiesz, on będzie jechał. A, będzie jechał do 4. Wiem, ja fiksy tu Krzysiu cię robię, 35 wiesz, przecież. Wiesz, daleko nie wjechał. Jak mu dupa zachodzi, kurwa, jak geometrę. Nie no, geometrę była robiona. Dobra, dobra. Kontrola trakcji. Stability programille off. Dobra. ASF off. Warning, kurwa, stabilizacja i chuj. Nie to, żebym tutaj coś tego, ale wydałem ci trochę czuć tym olejem. Jeszcze? Może jeszcze kiedy pali o to. Nie, to też nie. Każdy z katalizatora tam. A ile zrobiłeś teraz po tej... 484. I nic nie chcę. Nie. No wiesz, zrobię... A wcześniej było na między 330 a 350 km dolewka litrów. No kurde, no. Sporo. Czyli 3 litry na 1000. No ja. Kurwa, jak w tych zatach, które remontujemy, nie? Ja jest przetoczony, tarcze wymienione. Kurde, ile osób zapina auto. No kurde. Kurde, podniecenie. Ty no pierwszy raz w moim wóz tutaj na hamowni, taki do powóz, nie? W końcu kupcie robi Audi. No nareszcie, że w końcu. No to troszkę tylko takie tam odkamione, żeby przyjemność na co dzień byś dało. Żeby mniej paliło. Kurwa, no elastyczności takie, żeby miało, no kurwa, i pierdolnięcia trochę, żeby chciało się tym jeździć. Częściej do barbarki. Szybciej dojedziesz. Nieźle, ale lepiej hamuje, człowieku. To taki urodzinowy prezent dostało właśnie. Hamulce. Dobra, hamujesz ty, ja mam, ja będę. To ja z tyłu sobie wsiądę. Skład nieliczny. Nagrzany 94 stopnie. Skład nieliczny, ale śliczny. Może... Dawaj na środek, będzie cię lepiej widać. Może ksenona z przodu chcecie włączyć? To z 7 biegów ma albo więcej, 7. Nie? 7. A co, ale tam pan Zosiu? Dawaj, Kubuś, tutaj. Tak, będzie się widać w kamerze. Moje ciężarki, kurde. Czapkę tam dziecięcą. Tu jeszcze nie siedziałem. Cała ekipa razem. A tu mi się zdarzyło na prawie, jak barbarka prowadziła. No wszyscy razem, kurde. Te metry masz? Masz. Jaki u... wyjdzie. Słucham? 97, ale ma... ciekawe jaka to moc, kurwa, teraz będzie. Jestem chuj ciekaw. Ty, tu widziałeś, mam trzanie zimno-ciepło mam. I regulację nawiewu. O kurwa, ale śmieszne rzeczy. No, po dwóch latach. To będzie zabawny odcinek. Dlaczego? Wygląda jak ojciec z synem jadą na wakacje. Tato, co? To w sensie, do tato daleko jeszcze. Ty, już pomiar trwa, kurwa, turbo wstało, ja pierdolę. Patrzę na ekran. Programowo upierdolona góra, a teraz coś nie będzie robić. Nie, no patrz, nie jest tak źle. Prawie trafiłem, obstawiałem 230. Tak? No. Wejść przy to. To 211, nie? Tak, no to jest mówię, wydech i naciągnął tą gruszkę od turbiny, nie? No, ale, wiesz, ale to co było takie pierdnięcie na początku, to mogły delikutaśne overboost.
świece ma ósemki irydowe, kurwa, iridium power. Wziąłeś się w końcu za swój wóz. No nie, no wiesz, jak już to rozbierałem, czyściłem wszystko. Kurwa, jeszcze do tej pory pierdolę pod maską po robocie nieposprzątane, tam wstyd pokazywać. Ja chciałem zdjąć obudowę, pokazać czerwone ceweczki, kurwa, zaponowe. 4 ty, ja mam 2.0, kurwa. To jest 1.8. Nie, 2.0 to FSI, no tak, kurwa. W autach ze Szwajcarii było napisane. To TFSI. Słuchaj, to może masz do wyboru albo TDI, albo 1.8 TFSI, albo 3.0 TDI. No nowego trzeba. Nie ma innego. Kupcio i chuj tam. Dobra, no już masz 2.0. TFSI. TFSI. Dobra, CDAE się nazywa kod. Dobra, do niego a kogo to obchodzi? Kupcio. Kupcio. Koby CIO. A jak? Tak, pomiar, panie. Pomiar jeden. Spoko wyszło, kurwa. Ori. 101 stopni olej, tyle mam jak na autostradzie, zapierdalam paczkę 80. No i ta góra właśnie mu tak zdycha jak chuj, jakbyś mu nogę z gazu zdjął. No ale moc trzymie, kurwa. Mhm. Niuta napierdol. No ta góra jest płaska. No tak, wiesz, program tam jest tak zrobiony, że ukurwa. Dobra, idziemy, mój Jezu. Ciekawe, zobaczymy jaką ty masz tą turbinę, czy ona utrzyma, czy nie utrzyma. Czy to, no nie wiem, czy tak palcami ją dotykałem, taka zła nie była. Trochę mokra, ale kurwa luzu nie miała. Dobra, niech się stabilizuje. Bałem się regenerować, żeby nie wyszło jak to po regeneracji, kurwa. Bałem się regenerować. Tak, bo później by wstała mniej mocy naruchała, nie? Strach przed regeneracją? Tak. Nie, no, zmiennej geometrii nie ma, więc takiej tragedii chyba nie ma. Ty, no to kurwa, tyle jest moc i na dniu tam ma kurwa 360. No. On tak górą właśnie jak 4000 obrotów ma, on to tak kurwa czuć ten cios, takie lekkie pierdolnięcie. W ogóle im szybciej jedziesz, tym lepiej jedziesz, nie? 200 na godzinę ma na siódmym biegu 4000 obrotów i cały czas on tak i wtedy no, najlepiej jakby zaczyna przyspieszać. Ciekawe, to jest taka jednostka chorobowa, strach przed regeneracją. Taki wiesz, podwyższone stany lękowe na przykład, nie? Przychodzi tam do psychiatry i mówisz, że pana, co pan ma, wie pan, ja mam tak podwyższony strach przed regeneracją. Przed regeneracją turba, kurwa. Tak, i tam może było, czy można coś na to zaradzić, nie? No i tam dostajesz jakieś tam środki uspokajające, psychotropy. I jak panu lepiej trochę, no? Tak już mógłbym powoli, tak, no. Dobra, powiedzieć to wykresy na jakiegoś saba nałożę, u mnie jest automat, więc od zera nie mogliśmy schamować, ale tak, kurwa, wstaje to nawet jakoś. To cały czas tak równo. Może chcesz ten, true manual w skrzyni. Co to true manual, kurwa? A no, że na dwójce na odcince mogę go jebać i driftować. No. A tak, bo chciałem na to Łódź pojechać, kurwa, teścia zabrać i ponapierdalać. Bo tak, wyłącz się do nawiewy, kurwa tam. Wiatraczek, lewy górny róg i teraz pokrętełko na maksa. No, off, już. O kurwa, tak można szybko. Czekaj, jeszcze coś gada. Radio pierdolone. Jezu, słyszę głosy. Guzik jest pod twoim laptopem. Już o Jezus, myślałem, że znowu. Ten wszystko wie, kurwa. Ale skąd? A, ma Audi może. Ale a trójkę, a to za czwórka, więc to dwa jedno. Nie no, jeździłem kupciowozem już. Jaki to jest model? Za... A4B8, kurwa. 2011 rok. Licytowałem go siedząc na kiblu. Pierwszy mój zakup w Szwajcarii. Pierwszy w chuj. Pierwszy w chuj zakup w Szwajcarii, to idealny. To jakiś taki pewnie. Było napisane silnik rozjebany, a tu kurwa Damian mi podjechał mi pod garaż. Mówił, o kurwa, on rozjebany rzeczywiście. Jeszcze wtedy procedury restartowe nie miałem uruchamiać. Dobry wóz, tylko że... A, i co, się okazało, że dobry? No. No tylko trochę tego oleju wpierdala. Kiedyś wpierdala 1,5 na 1000, 2 na 1000 i później jak zaczął wpierdalać 3 litry na 1000 się wkurwiłem. Mówię, co kurwa wyjadę, nie wiem, po węgiel, kurwa do Castoram na drugą stronę ulicy, to dalej litr. Mówię, o kurwa, nie, kurwa. O kurwa, wyjadę do Castoramy po węgiel i pół litra. Dobra, czekaj, zobaczymy. Kurwa się, awaria systemu raz była, musiałem 15-40 nalać na stacji, kurwa. Awaria systemu, pod Roblinem, a co się stało? Zapadnąłem, no, za kawałek za naręczowe, no, wyświetlił się koło nim kadr, dalej litr, kurwa. RPM. Intake air temperature, kurwa. Wysoko, nie? No, no bo teraz to się, chyba że maskę otworzył, będzie chłodno. Nie. Samochód jeździ raczej co do zasady. Full high pressure. Co ten Krzysztof tutaj ma za... Z tą temperaturę nawet EGT masz, o ty kurwa. Estymowaną, nie? 500 stopni, zakatę. After to jest za, no. Ale to jeszcze lepiej można zrobić. Patrz Andrzej na to. O kurwa, co nagrywasz, bo się cofasz, będziesz wiedział, gdzie jesteś na mapie. Nie musisz tak jak ja w czasie rzeczywistym zarobić tu i na zegar i chuj. Zerowo 40, na sercowe auto jeździ. Zjebane, kurwa. Patrz teraz.
GoPro start recording. No, nawet więcej, jak się wychłodził dobrze. On zaadoptował się z tego miejsca. Szwajcar lalka, muszę by było powiedzieć. Nie? A i zapomniałem powiedzieć, że to jeszcze mam wkładkę Cayena. Tak wydawało mi się, że w turbo dojebanych wozach ona coś daje. No to panie, on idzie takim sobie, panie. Gdzie to jest Boost? Czy trzymam je Boost? Jak nie, kupcie, wypierdalaj, wsadzaj turbo ze 3. No masz. No kurwa. Nie, tu inne, to już to trzeba. Jeszcze taki z tego 0464. No to takie właśnie. To takie chciałem. A ten Arton jakie miał turbo? I jakieś jeszcze inne. O kurwa, takie by pasowało przypierdalać, a potem jak ma aktuator elektrycznie regulowany czy coś, to może nie podejść. Co widać? No spryskiwachy się. Zdrowy pacjent? Nie, no idzie sobie AFR-em Lambda 0,95, 0,82. Górą, no to kurwa. No 0,82. 21 zapłonu. Takie dojebany trochę, bo ten silnik ma 10 do 1 stopień. No 20 zapłonem idzie. Opierdolony. No. Grubo. Temperatura, no. Temperatura w dolocie 36 stopni. A jak boost dojebie wzrośnie, 38. No bo to tak, no. To przecież, No nie, do kolora i tak se pierdam. Teraz jest zima, lata, to będzie gorzej. No. A fajne to od razu, cyk, 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 masz kurwa. No tu jest cały ten pomiar, co sobie a się... A ja tam dmuchał skurwysyn? Już ci zaraz powiem. Tu mam jeszcze ten, poczekaj, tak, bo tu sobie możesz stąd wybrać. Meziures możesz sobie wybrać. Możesz sobie wybrać, co a tam wszystkie chcesz. Wszystkie meziures nagrałeś? On nagrywa wszystkie, a możesz wyświetlać i które chcesz. Wyświetlcie mega kosmos w chuj, ci powiem. No. Meziures jest AFR sprawdzony, czyli te wtryski dają radę i pompka. A zaczynasz turbinkę. A to kurwa serio jest to chuj, ciekawe sobie to dmucha kurwa w serii. Z bara czy mniej? No wiesz, że nie ma bara, w tym logu bara. Tego bara? Skąd? W logu nie ma, nie widzę. Jest intake, nie tego, nie widocznie nie jest, jakoś nie może się wyzbierać ten soft, bo zobacz, engine speed, ambient pressure, a na ambient pressure airflow jest, czyli przepływ, fuel, choć widać przepływ czy górę opierdala. No nie opierdala, injection advance, load actual, exhaust temperature i to jest wszystko, bo to jest jakiś... Grubym zapłonem on ci powiem. No 20, no, tak, dużo, no. Kurwa, waha 9,8, a ja wiem jak 9,5 mulant zawsze kryk, nie miał pełnej mocy i grzechotał, kurwa. 9,8 mu napierdam. Teraz jak kolejny bierz, to może 100 będę mu chujowi. No kurwa. Dobra, jaka jest różnica pomiędzy? Dobra, ten weźmy jako lepszy. To jest nasza base, kurwa. Tak. Referencja. Cayenne wydech i podciągnięty aktuator, kurwa. 240 konia, 377 newta. Szkoda, że tego newta, kurwa, nie ma przy tych 3000 obrotów, tylko tak trzeba o tych trzech, kurwa, czekać, nie? Dobrze. Z dołu dopierdolić tego newta, ja to lubię, to tak nie lubię z dołu, ja tak, kurwa, tak daję na co dzień, jest fajne, klepniesz i... I cios. I cios. Cię zgładzi wąs. O kurwa, nacisnąć klawiaturkę hamownianą. No Jezu, dobra. To weź, nie, dobrze jest. Ja chciałem się jeszcze pospuszczać nad tym wykresem. Tym? No, to są jakieś... No to jest... Polskie rysy, kurwa, ja tam widzę. Polskie rysy twarzy. Najładniejsze wykresy jednak, kurwa, całe 150-komne mają, tak jak elektryk, kurwa, wejdzie na niut i trzyma do końca. No fakt, że mocy nie ma niuta, nie ma nic, kurwa, ale jest ładny wykres. Mam nosącego pedała zamulonego. Czekaj, bo to... Niuta trochę nawet ma, tak z dołu mu trochę dodać, górą mu trochę dopierdolić, że wcześniej to wstawało, ale duże wymagania, kurwa. Żeby strzelał z rury, kurwa. Będzie? O cię pierdole. No jak bez strzałów z rury, no nie, kurwa, no weź. To się cały czas wgrywa. A limiter pan ściągnie? Ściąg! Kurwa, najszybciej tak 226 jechałem. Tutaj. Nie, tam na VMAX się nie zależy, tylko na pierdolnięciu, kurwa. Teraz byś jeździł 266. Ty, nie mierzyłem mu nigdy w życiu 100-200, a pewnie miał ze 25 sekund. Tak szybko? Nie, 0-100 miał 8-4. Jebany, jak się skrada! Ale to kurwa sam jechałem, sam, no. To teraz we dwie osoby będzie 7. No, o to kurde, to może też samemu sobie zmierzyć. No, można. Nie, można tak i tak. Nie, 8-4 miał samemu, jak jechałem na Drive Sporcie na naszej tajnej miejscówce. Kurwa, no szkoda, że było 100-150, 100-200. Trzeba by było ten, wiesz co trzeba zrobić? No? Czegoś taką lorę kupić i będziemy, wiesz, do Berlina wozić na 8 samochodów no, na raz, żeby, wiesz, taniej było, wysyłasz kierowcę, lecimy samolotem, przetestowane wszystkie, tak, teraz już będzie i tak tanie, bo tak do Berlina jest powrotem, to by, kurwa, wiesz, 5 litrów oleju trzeba dopiero. Mało, do w jedną mało, stronę. Mało, kurwa, w jedną gdzie stronę. Gdzie 5?
No, ja już później tutaj tak kombinowałem, taki fajny olej z Kauflanda lałem, kurwa. 60 zł za 5 litrów. Dobry skurwysyn był. A teraz już motul, kurde, na bogat. Kapciowóz. A dobra, dzisiaj warunki do napierdalania mocy, kurwa, 8,6 stopnia. 8,6 stopnia na hamowni w dolocie 40. To ten kuler, kurwa, jebany pedał pasowałby trochę dojebać lepszy. Nie, no dobrze, 36 było przecież. 39 ja widziałem, no to, a to już masz po zdjęciu nogi trochę podskoczyło. No dobrze. Na dobrym kulerze miał, kurwa, o, teraz dojebiemy softa, to będzie 70, kurwa. Też chuj wie. 211 PS, kupcio, kurwa, met, 17,1. Dolej olej? Nie. Dolej wachy. Dolej wachy. Parking brake. To chłop, nie wpływa. No, kurwa. Grobie niemieckie, te japońskie wozy jeżdżą niemieckim, ja pierdolę. No co zrobić? No V8 miałem złożyć, ale jak mi zaśpiewali za uszczelki pod łeb 600 zł za powiększenie dziurek, to kurwa, strach odbiera. A jak, że co, bo, ale nie, pewnie musieliby to narysować i no, ten i wyciąć. No. Nie, no jakoś tam może się z nimi dogadam na lepszą cenę. Pojedziemy sprawdzić 100-200 po uszczelki do V8. Tylko kurwa, nie mieliśmy wcześniej pomiaru 100-200, jakby to zrobić, Krzysztofie, może kurwa. 100-200? Nie, no to... Dojebiemy, wystroimy go, słuchaj, na maksa, mamy... jak się da. Nie, nie. Później wygamy serię, ja żebym wiedział, jak on na serii on jeździł. Serię ci wrzucę. O, no. Na serii się, się teraz... przelecicie, później mam pyk, pyk, podrzucę ten. Nie, no, zróbmy teraz moc, a później serię to tam się zmierzy. No, później. A no, będzie dobrze, tak jedzie, jedzie fajny wóz, a później no pedał, kurwa. Zamulacz. Nie, no skrada się ten samochód, no nie, nie ukrywam. Najbardziej mnie wkurwia, w mieście chcesz się włączyć gdzieś do ruchu, to on tak... Jak miał ręce zaciągnięte, on waży, kurwa, nad pogarażu go pchałem, to quattro, kurwa, 19. Quattro to ciężko pchać. No. I kormoranki jeszcze na niskim ciśnieniu. Kormoran najlepsza guma. Weź go pchnij, kurwa. Nie ma lepszej gumy niż Kormoran Gamma. A to nie jest ma. Ultra HP. Ultra HP. W promce, w Biedronce. Nie może być lepsza opona za 200. No, 200... Kategorii opona do 200 zł to po prostu nie ma konkurencji. Trzy paki, kurwa, kosztowało. To kurwa, 305, ale to nowa, ja mówię, takie... No, to noweczka była. Ale ja mam takie z Oelixa, wiesz, że ktoś tam zajebał komuś z balkonu. Słowem, lekko używany. Takie... Tyle, co wiesz. Pru, pru. A w skrzyni coś tam się jeszcze da zmienić? Kurwa, to już myślałem, że DSG jest zajebista, to jest... się nic nie da zmienić. Kurwa. Wiesz, ciśnienie w sprzęgle z 12 na 15 barów. To jest minimalnie. Puch, ale nie, no to czas zmiany, ale wiesz, ciśnienie większe, więc łatwiej mu będzie przenosić moment. A, nie będzie się ślizga, nie będzie się olej grzał. To samo w Zetach robię, jak to robię. Tam była w ogóle taka rozkmina, wiesz, że tam więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, a podobno się kosze wyginają, jak się da jeszcze więcej. No, że tak strzałeś za grubo. No, no, że to... A więc kurwa, kurwa, jeszcze nie wiem, czy to się da zrobić, czy już wyolbrzymiam. On ma tą procedurę startową, ale ma taką 0-1, że stoi na 4000 obrotów i je puści to sprzęgło, że spada niemalże do 1000 i tak musi się zara podnieść. No, myślałem, żeby się przyślizgało. Tak delikatnie się przyślizgało, że takim kurwa wykurwieńcem było. To musi być więcej mocy, żeby przyślizgało, to te opony się przyślizgają. O, pójdzie i wiesz, i takim wiesz. Jak jeszcze trochę mocy będzie więcej, to felga w oponie no. Zawinie i chuj. To znaczy, że już jest za dużo. Kurwa. Kiedy z kim tak miniliśmy, kurwa. Kiedy, no do kiedy tą moc w tym aucie podnosić, nie? No jak na piątce mieli, na najwyższym biegu, no to wtedy już nie trzeba. Albo na, no ale tutaj na siódmym z czterech musiałby zamielić. To, no to już nie trzeba. No. To nie da rady. No tak, bo po co ci więcej, jak już na piątce mle? No. To już dosyć, jest, wystarczy. To było tych tematów. Może by jeszcze później, wiesz, żeby się opona w feldze nie obróciła. No. Ta wkręty od gips kartonu przykręcić. Kurwa, cewki z Allegro, to od razu je kupiłem po zakupie wozu, się zesrały jakieś, kurwa, po półtora roku. Jebane, kurwa, oryginalne pudełka miały, wiesz, Audi. Teraz Intercars wjechały. Beru, kurwa, czerwone cewy. A na którym biegu przyjmowałeś? Czwartym. Na czwórce on idzie z pakę 780. A to jest sterobu, to kurwa, tak, ale to straszne obciążenie jest i tak, nie? Pewnie, kurwa. Seria do wglądu jest. Ogień na tłoki, kurwa.
górę wyprostowała, taka spierdolona była. To jest słabsza wersja, jak jeżeli te turbo utrzyma bara przy 6000, to będzie jest to. No to możemy spróbować, no. Czyli to no jeszcze raz spróbujemy. Wszędzie lepiej, fajnie, fajnie. Tylko że zobacz, że od tego momentu, gdzie turbo wstaje. Tak, chujowo to turbo wstaje. No chujowo, to nie ma w ogóle dyskusji. Moc jest, ale turbo laser też jest. No ale nie, no bo to jest, wiesz, no to już, to nie ma co tłumaczyć w ogóle, no. Nie wiem, moc, Miniota, kurwa, ponad 400 i to tak srogo. Nie, bo nie, bo to jest, wiesz, to jeszcze jest taki sobie. 430 niota, no to kurwa, super. Dawaj jeszcze raz, one more time. Pierwszy raz też ustaw, drugi był już... No, hit me baby one more time. Britney Spears tak śpiewała. No. Mortka się już cieszy, tak. Fajnie, że przygotowałem furkę, że najpierw hamulce, no, hamulce i od razu można wjeżdżać na hamownię, a nie. No, muszę sprawdzić hamulce, no kurwa. Tak. Panie, czy ten samochód był hamowany? No kurwa, hamulce pierwsza klasa, kurwa, nowe klocki TRW. Co się pytam? Pytasz wilka czy stra w lesie? Wilka! No bo, o kurwa, nie, fajnie, że samego dołu lepiej skurwy z tym stało. O, w chuj lepiej. Jest takie właśnie, no niby 10, a to czułoć na drodze, że będzie taki lekki. 286 koń, tyle co moje BMW. A, serio? No. Gdzie jest moje BMW? Kurwa, gdzie jest moje BMW? Ty chyba musisz brać łapkę. Misiu! Zajebali BMW. Zajebali BMW! Nie, ładnie tak łagodnie, do końca trzyma moc, łagodnie ten moment spada. Trochę momentu nawet doszło. No, to tak, o, tak, to, czy już możesz, właściwie teraz to już jest tyle mocy, że właściwie na klimatyzacji masz tak samo, jakbyś jechał bez. Kurwa, to jak zatka na Super Soft Turbo mniej więcej, tak kurwa, co ma dwa razy większy pieceł. Grubo, ładnie, fajnie. No, zobaczymy ten. To jeszcze nie jesteśmy nawet w połowie, bo jeszcze ten, jeszcze wiesz, do skrzyni, nie? O kurwa. Może nie strzela na neutralu. Teraz 4000, kurwa, procedurka startowa. Jak się wbije 450 minut, to nawet to ruszy. Takim jeździłem ostatnio, no sekundę ogrywaliśmy. Aż się Lucjan ucieszy. Niech to wszystko wyleci, tam ten gruz z tego wozu. Nie? A Lucjan mówi, Lucek tylko stoi i ogląda te wykresy. It's much better now. Zagrywasz teraz nie, jest jeszcze, jeżeli turbo jest na tyle mocne, że utrzyma doładowanie jeszcze trochę wyżej, to będzie jeszcze ten. Ale tak, kiedyś tam się pewnie zrobi za następne 3 lata, jak Kuba zrobi kolejnego upgrade'a. Może wcześniej. Może wcześniej. 2023 zapisać na termin. Będziesz mógł przyjechać w maju 2023. Jak oleju zacznie brać 3 litry. Wcześniej to zrobi wcześniej? Nie, mocy dostanie, to się uszczelni. No tak. Napór na pierścień większy będzie. Panie, a to, że olej cieknie z tego samochodu, to przeszkadza przy softcie? Nie, panie, mocy dostanie, to się uszczelni. Nazwa. Tuning Audi Now. Tuning Audi Now. Jezu, jak to świeci, w oczy świeci. Co to kurwa robię w swoim Audi? Co ja tu kurwa robię na... Z kupkiem to zawsze było ten. Zawsze była jedna akcja. Kuba tam jest zajęty, coś tam robi, nie? Jakąś mechanikę.
Nawet jak już wiesz, nie pracowaliśmy razem, tylko tam na przykład coś podjeżdżałem do Kuby, Kuba tam zajęty, w chuj w ogóle, wiesz, silnik wyjeżdża czy coś. Ja mówię, Kuba, trzeba podstroić wóz. Psz, wszystko pierdolną robię. Wiesz, na hasło stroimy wóz, Kuba wszystko rzucał. Tak od razu, wiesz, tam popachy w robocie. Dobra, chuj, to nieważne, stroimy. Nie ma nic lepszego. SMT6 wtedy. Tak, nie ma nic ważniejszego od strojenia wozów. Ty, to robota może poczekać. Strojenie nigdy. No, było tak, zawsze tak było. O. Dawaj, trzeba podstroić. Dobra, psz, robimy. Kurwa, te SMT, jaka to było ten. Można było znienawidzić to wszystko za to. SMT6. Później EQ Master DET1, DET2. DET3. To już była rewolucja. Tak. Pamiętam, z Jedzinkiem gadaliśmy, co byś tutaj chciał jeszcze tam w tym zmienić. Fajnie, fajnie było. Zaczynało. Data logs, kurwa, jaka temperatura na ta turbina w dolocie. Jezu, patrzcie, co, widać, że pociąg jedzie, a to twoja lampa świeci. Intake air temperature. Łopateczkę możesz zmienić. No dobra, to tak wiesz. Kontrolnie. No to skrzynia będzie mi podoba. Redukcję szybko robi. Recording. Teraz ją rekorduję, Krzysztofie. Jeszcze nie, muszę włączyć. No to wiesz, skróci. No to 2 minuty to tam spokojnie można. Co chiński obrotów, kurwa, nie zrzuć mało. Katalizator wyjebał, ale nie, wybrał moc. Nie, chcę będzie. Nie, no to w trasy mi napierdałem i tak dalej. No kurwa, 291 koni. No to mi się bardzo podoba, że to nie jest. Pani, że jeszcze momentu troszkę doszło. Dam ci jeszcze w tło tamten. Bardzo dobra robota. Gładko, fajnie, jak cycek takiego fotografii. No chyba coś może być, nie? Testing, kurwa. Czas go społować na drodze. A ja. Nie no, jeszcze ile lepiej poniżej 80. Jeszcze nie, czekajcie, hopy, jeszcze ten, jeszcze są skrzynie. W skrzyni. O jebane, kurwa. Soft skrzynia. To powiem ci, dobrze trzyma ten, to powiem ci... Dobra turbina, czy nie dobra turbina? Trzyma, no 100 newtonów ci doszło. Kurwa. To nie, no to już chyba taki nawet wyjadacz jak Kupcio, ten, no, nie, no poczuje. No, a gdzie, nie, gdzie, kurwa, to stoi to w piku, kurwa, ja tutaj widzę, że gdzieś więcej doszło przy 3600. No to już ty zaraz będziesz analizował, no. Będzie analiza. Co tu, kurwa, do mnie tak dzwoni, ja pierdolę. Nie teraz, kurwa. Czyż lam bdziocha tam trzyma? Mhm. Nie, 0,82. Nie, no wszystko jest git. Dobra, poczekaj moment, teraz. Szerokopasmówka wbudowana. Teraz jeszcze skrzynia? No. Ja pierdolę. I macie jechać testować. Czy to lepiej, czy to gorzej, czy tak samo źle?
Tak samo źle jak było. Nie, fajnie, że samego dołu lepiej to kurwa idzie, bo to mnie wkurwiało. Nie, mi się tutaj podobało, że nie, nie utrafi, za wcześnie ten seryjny zacząłem, ale już trudno. Nie ma tego początku, dobrze nie ma. To dopiero od 2000 można analizować mniej więcej, ale ten. 5, 11, 12, jeszcze starsze są pliki, nie? O kurwa, aktualizacji skrzynek. Tak, no to, jebało, no to zrobimy 9 lat. To zrobimy ci na tej najnowszej 0012. O kurwa. Bo tam jest zawsze. Ja 001 miałem. Ja pierdolę, 11 no. aktualizacji tak. Sam to Volkswagen już wymyślił. No. Ja pierdolę. Także sam pan widzisz, jakie to są historie. O Jezu, co za radio? Włączyłeś muzykę przez no chuj, trzeba mnie wyciąć, bo YouTube cię zapierdoli. No zdążyłem. TCU, Transmission... Control Unit. O kurwa, ECU to dobra. Engine Control Unit. No, patrz, angielskiego trochę się poduczę. Zaraz Barbarce napiszę. Co to że wszystko skrót? Wiesz, tak. Co to za skrót jest. Wiem, co to jest za skrót, to TCU. Wreszcie, wreszcie. Po tylu latach, całe nasze życie ulegnie to jest... zmianie. Control Unit, kurwa. Unit pewno. Zaraz. Pewnie Unit się okaże, no. Ile pali taki wóz? Kurwa, pamięć 10? Takie, że 10,5. 10,5, 10,6. A w trasie też 10. 13,7 przed wózem. To jest tam, dobre. Bo pomidorówka stygnie, nie, bo kurwa. Nie, bo to śmieszne, bo to kiedyś było tak, ile ci pali wóz? No tak 12 w mieście i 8 w trasie, a teraz jest odwrotnie. 10 w mieście i 15 w trasie. Bo się autostrady pojawiły i każdy napiera. No to zupa stygnie, kurwa, wiesz, no to co? No nie, no że nie. Nie słuchaj tych, kurwa, życie jebią, no to... Wiesz, masz skrzynię DL501 pierwszej generacji. 501, to jakby 500 Nm miała wytrzymywać, kurwa, DL501. A rzeczywiście, Gen 1, right. HPOB8. DLC501. Kurwa, nie, no chyba z 550 Nm w serii wytrzymuje więcej, można, kurwa. Czy zara okaże. Ile jest teraz? 466. No. Dobra moc. No. Nie no, będzie przepaść w chuj, zawsze chip, no najbardziej w samochodzie to co zmienia walory auta to wydech, kurwa, i właśnie jakiś taki chip jak ma turbo. Gruba fela jeszcze. No nie, ale tak wiesz, zapalasz, buuu, coś się dzieje, kurwa, i zapierdala jeszcze lepiej, bo chip wjechał, kurwa, bez chipa to... 22 w chromie. No, kurwa. Wcześniej wysoko tak miał tego Newta teraz. Łańcuch na szyję. O tak, no tutaj wtedy tak. O, miękko tak zmienia. To tak mięciutko, gładko zmienia te biegi. Kulturalniejsza się ta skrzynia teraz zrobiła, jak widzę. Są strzały. No, coś tam kruknęło. Pro. Jak się wysoko kręci, wcześniej jakieś 600, 600, 200, teraz pod 7 napierdala. Na drodze musisz się zobaczyć. We'll testing it. Bardziej sportu nie włącza, to już jest max, nie? Co może być? Sport jest na maxa jest. W dół. Musisz jeszcze raz w dół dać. Wiatrak. Nie, wyjdź z manuala, wróć. No tak, ale wtedy nie ma... Jeszcze raz w dół. Tak, ale wtedy nie ma łopatek. A są. Manual są. Mission done. No zaraz testujemy i damy znać, co wyszło. Nie done, tylko completo. Complete. Completo. 8-4 do paki do pobicia. Fertig. Fertig completo. Dobra, to tamte urządzenia pomiarowe, to tamto, sram to, wam to. Na czym? Na Race Logiku, czy na... A jak tam chcecie sobie. Ja na Race Logiku go mierzyłem. To, no, to dawaj, no to musi być to samo. To jest Arteona, trzeba wziąć Race Logika. Dobrze, dobrze. Zimna, szczapkę zakładam. Jak tam? Nie wiem na razie. Wsiadłem do mojego odmulonego auta. Jeszcze nie wiadomo, czy odmulone. A jeżeli odmulone, to jak nie, bardzo? Nie, no hamownie pokazała, że odmulone w Mega Ultra Turbo w chuj. Dobra, najważniejsze co? Kontrola trakcji, o, zima, sroga jest. Race Logic zabrany? Tak jest. Mówisz, że samemu jadąc z 0... 8.4. 0 do 100, 8.4, tak? Tylko trochę ten fura mnie, kurwa, no miała takie dwie bolączki. Krzysiowi nie powiedziałem. Kurde, z procedury startowej, jak się rusza, ona tak bardzo się zmula na procedurze startowej, to raz.
A dwa, jak z 1 na 2 zbija, to też się bardzo zamula. Że jest takie... Tak kurwa, chujowo z 1 na 2 przepierdala. Myślisz, że to kwestia skrzyni, czy kwestia turbo? Kurwa, tak jakby mocy w silniku. Że on tak strasznie wcześniej górą zdychał. No teraz po wykresie widać, że tam górą się w chuj poprawiło. No bo właśnie, tak, ale dołem się jakoś nie udało więcej nic wycisnąć. Po prostu to turbo tak wstaje. Turbo tak wstaje. Może katalizator być zajebany, jak to mi tyle oleju chlało, wpierdalał ten wóz. To też może być tego wina, nie? To swoją drogą. W pizdę się trochę, to się rozrusza, kurwa, że ona fotele włącza na maksa. Ja włączyłem. Siedziałem na sekundę po twojej stronie. Wygodniś, kurwa. Grzanie kuciapy. Bardzo ładne obroty kulturalne utrzymuję w granicach tysiąca, jak jest, że to już widzę, że się zmieniło, bo to jakaś 12 aktualizacja skrzyni biegów. Audi co chwilę jakieś kurwa aktualizy robiło. Ciekawe jestem twoich wrażeń, bo ty tym autem sam jestem. Nawet jeździłeś cały czas, więc wiesz, jak ono jeździło. Już kurwa dobrze ponad rokiem mam. No, chyba tak grubo ponad rok nawet. Tym auto zrobiłem więcej jak autami klientów przez ostatni rok. No. Nie, może nie, ale no dużo. Zacząłeś jeździć do Basi. No. I zaczęło palić w trasie pod 14, bo tam żeby obiad nie był zimny. Dokładnie. Zawsze mi się schodzi, a to się przebrać. Mówię, a już ruszam, a to trzeba się przebrać, a to trzeba się rozliczyć. Już jadę, a ty jeszcze w łóżku leżysz. Nie, no mówię, stąd do... No, kurwa. Właśnie. Na Łódź. Jaką jeździsz prędkością? No, taką 4000 na 700. Okej. Okay. 160? No, trochę więcej. Trochę więcej. No, to wiadomo, licznik trochę kłamie, więc... No, zielony. O, to Rek za nami zamulił kolega, Fordem, fokusikiem. No jest tak poza murami, znaczy tak wiesz, na co dzień, jak on tam się nim będzie śmigało. Ładnie, wiesz co zauważyłem na drive, to już na hamowie zauważyłem, że tak płynnie i delikatnie te biegi zmienia na drive, że nie jest tak twardo, bo tak jak kurwa na drive jeździłem, to tak puk, puk, tak twardziej, szybciej te biegi zmieniał, nie? A teraz tak bardzo płynnie zmienia te biegi. O, inny staw w skrzyni. No jest. Śmieszę, że kurde, nie wiem, co aż tyle tych aktualizacji robili. Krzysiu jeszcze coś tam od siebie dodał do tego softu od skrzyni. To coś się dzieje, jak się sporta ustawia. Na razie na samym drive, że tak wiesz, porównanie, żebym miał po prostu wjeździe na co dzień. Żeby zauważyć różnicę. No. A na co dzień nie jeździłeś w sporcie? Nie. Trochę więcej by palił. No tak. Ja jak tylko musiałem dziś pojechać twoje matę, to tylko na sporcie. No bo on taki zamolony był, taki kurwa jeździł, jakbyś miał hamulec zaciągnięty. No ale ja twoim autem to jechałem raz na ruski rok gdzieś tam, mnie wysyłałeś po jakiś nie, części. Fajnie, płynnie chodzi, tak lekko ten pedał działa. W ciągu tego roku trochę twoim autem pojeździłem. Nie tyle co ja. No nie, to nie. Olej się wystudza, już 104 stopnie, 103. A ja że mało się w nich grzeje olej. Ile ma normalnie jak jedziesz? Wiesz co, tak jak szybciej jadę, to ma tam około 102 stopni, tak na autostradzie, a w mieście to ma tak 99-100. To spoko temperatura. No mała temperatura, no fakt, że teraz na dworze jest, wiesz, 5. No. Chłodno. No tak to nie ma problemu z grzaniem się oleju. Też olej tutaj wchodzi niecałe 5 litrów, nie jakoś tak. No wchodzi to olej tyle co do Zetki, tylko Zetka 3,5 litra, czy 3,7, a to 2,0, nie? No tak, pojemność jest 1,5 razy, prawie 2 razy nawet. Drive sporcik. Tak, już sporta włączyłeś? Tak, bo to już zakrętaski, nie zakrętaski, już nie ma co zamówić. Zaraz będziesz odwijał? No, trochę nie się tam droga wyprostuje. Kurwa, to trzeci bieg był, jakoś tak pojazd, myślałem, że to dwójka, nie? Długo to czwórka była. Nie no, lepiej jedzie. Lepiej. Jak myślałeś, że to trójka, to była czwórka, to już dużo to, mówi. No, tak, bo mówię, kurwa, co to jest za bieg, nie? No tak, jechał, o, S7, proszę pana. Ciągnie mu ten bieg, ciągnie. No, szedł na czwórce, tak jak kiedyś na trójce. Tylko ten samochód jest taki zupełnie jakby wyprany z emocji, że w nim w ogóle prędkości nie czuć, ani nic takiego. No już tak długo się czeka na cokolwiek, co tak. Tutaj bym musiał mieć tak z 1000 koni, żeby rzeczywiście taka była zabawka, och, zapierdala, czy nie? Coś jak mój kompresor. No, to bym musiał mieć dużo mocy. Zresztą to jest ciężki samochód, 1700 kW. O ja, to dużo. Do powozik. No ale bezpieczne mapy na 4 koła. Pewnie. Czy wpadł mi w pościg ostatnio. Co ty gadasz? No.
Letnie kormorany sobie nie poradziły w zimie? Nie, właśnie tak mówię, kurwa, trochę za szybko na jakimś wiadukcie jadę, tak w jakimś zakręcie. No fajnie chodzi, nie no fajnie chodzi. Jest uśmiech na twarzy. No nie, to tak wiesz, głębiej depnąłem i poczułem. I kurde, mówię, oj, przód mi się trochę uślizguje, dobra, trzeba gazu ująć, ująłem trochę gazu, z czterech kół. Bo ja wiadomo, wrocławską techniką zawsze kontrola trakcji włączona i tak... No. Było troszkę strasznie. Pojawił się uśmiech na twojej twarzy, no, czyżby tak... była jakaś subtelna różnica? Jest, tak fajnie, im głębiej, tak bardzo liniowo jedzie, im głębiej mu dajesz gazu, tym on lepiej idzie, nie? A, zasłaniasz mi, nie wiedziałem, czy przed kolei możesz jechać. Jest miejsce. Robić. Czyli jak nie chciał z nami coś tam sprawdzać się. Nie no, fajnie idzie, jest różnica. Ale kręci wyżej. Tak, tak, wyżej zauważyłem, że kręci. A to jest Drive Sport wrzucony, nie? Aha. Miejscóweczkę naszą 0-100. Tak jest. Zrobimy pomiar we dwie osoby. No. Nie, no jest taki fajniejszy. W trybie drive na pewno czuję dużą różnicę w skrzyni biegów, że on tak płynnie zmienia bieg. Tak dużo już się uzdrowuje z przęgą, może to jest mniej zdrowe dla skrzyni, ale to jest taka aktualizacja Volkswagena, ale tak bardzo, bardzo, bardzo płynnie. Tak kurwa, że nie czuć w ogóle zupełnie zmian biegów. Ja miałem nadzieję, że Kiwi odmieni to auto w takim dolnym zakresie, co nie? A to może być już katalizator, że jest zajebany, bo widać po wykresie, że on nie osiąga tak pełnego momentu obrotowego, tylko tak... A to niestety jakaś mechaniczna rzecz. No, wiesz co, jakbym na turbinę wymieniał, to a taka firma, która mi maluje proszkowo, czyści też katalizatory i DPF-y. Aha. I sprawdzą w ogóle przepływ, jaki przez niego jest, później go tam pomyciu. Fajnie. I zobaczymy, co to da. Bo kata chcesz... chciałbym mieć, bo tym samochodem na co dzień napierdam. Mhm. Aż głupio gadam, no starzeję się. No, starzejesz się, tak? Niepodobnie do ciebie. Panie, wywal to... Zwykły dupowóz. Wywal tą ekologię, po co ci to? Popraw przepływy. Cześć, Rex. A, kurwa, ten jego jak gada, kurwa. Ford ST. Nie no, wciska fotel bardziej. Nie, tak płynnie, łagodnie wszystko działa. No kurde, ty w ogóle prędkość nie czujesz w tym aucie. No w sumie, no, nie powiedziałem. On by musiał mieć naprawdę z 500 koni, żeby było takie wrażenie, że on zapierdala. Tak lekko licząc. Czekaj, ja wezmę sobie już rejs Logica. Gdzieś tutaj bliżej siebie. Spoczko. Ciekawe jak tam z procedurką startową, bo ona taka kurwa strasznie mega zmulona była w serii. No to obstawiaj czasy. Było 8-4 w jedną osobę. Teraz jedziemy we dwie. Zależy, wiesz, zależy od procedury startowej. Ja jak kurde... Nie będzie taka zero-jedynkowa jak w maluchu, bo kiedyś maluchem ruszałeś z odcinki, on piknął oponami, tak jakby zgasł, musiał się podnieść. No. Kurwa, obstawiam z 6 na takiej mega dobrej procedurze startowej, a przy takiej procedurze startowej, jaka była seryjna, kurwa, z 7,5. 7, a w dwie osoby, 7,5. Dobra, ja stawiam 7,0, czyli ty 7,5, a ja 7,0. To jest. Dużo to analizowałem, dużo myślałem, to tak obstawiam, no. No zająłeś mi 7,5, więc muszę powiedzieć coś innego. Dobra. Dobra, wale. Czekaj. Na chwileczkę. A, to jeszcze nie tu. Jeszcze nie tu. Dobra, to co? Drive Sport jakaś procedurka. No to hamulec tylko sobie mocno wciskasz, włączono masz kontrolę trakcji, dajesz do deski. Zawsze tak było. I... Dobra, ja się zapieram. Klasycznie ruszył. Czyli obstawiasz 7,5. O kurwa, jak bieg zapierdolił. O kurwa, aż podskakuje. 6,6, proszę pana. Co ty gadasz? A nie czuć tego aż tak. Nie. Ale ja czuję, że zmienia biegi tak, aż kurwa coś tam się mu gnie. Tak, tak, nieprzyjemnie nawet. Aż za grubo. No. O kurwa. Czuję, że biegi... A czy ja jestem manualnie, to nie... O kurwa, dobrze ruszył, kurwa. A wiesz co, 0,6 on ma zjebane, bo czuję, że on zmulił. Jakby on... Bardzo dużo jest do poprawy samego takiego ruszenia od 0,6 na godzinę. Wiesz, że on tak strasznie się muli na starcie. Ale kurwa, jak mu gaz do dechy, to no, kurwa, aż podskakiwał ten wóz. Za grubo, wiesz, ci powiem szczerze. Kładny chciałbym prosić Krzysia, żeby troszeczkę dościeniował. Tam mówisz, że na 15 barów jest podniesione ciśnienie oleju w skrzyni biegów. Że na wyższym coś tam gieło koszyczki. To spróbuj może na drive'ie zrobić te. Wiesz, na drive'ie nie będę miał procedury startowej, ale wiesz co, nie wiem, zobacz, jak on na manualu skrzynia biegów działa. W manualnym trybie. No dobra. Bardzo szybko redukuje bieg, szybciej jak redukowałem. Po prostu dotykasz i masz. No dobra.
O, dobrze zmienia. No to czekaj, to spróbuj jeszcze raz od zera. No. Weź schebluj. Tylko jeszcze nie wiem, czy procedurę startową będę miał na manualnym trybie, wiesz? To najwyżej bez. No zobaczymy. Jest hamulec, jest manual jedynka. No. Nie ma. No to dobra, spróbuj bez. Nie zrobisz tak bez. O, trochę... Ale wciąż. Trzymaj go! 7-4. Znaczy procedurka dała jednak. Dużo daje, no. Ale ona jakaś taka niefajna, ta procedura, co nie? Podoba ci się ta procedura? Nie, bo no, szkoda, że nie ma żadnego jakiegoś takiego efektu, że kurwa, że to jakiś strzał z wydechu i z nie ma takiego pół sprzęgła, jest tylko tak... Zero-jedynkowo, tak jak maluchu chłopaki chcieli zapiszczeć oponami, pamiętam, z ogólniaka i zmoił się maluszek. Nie, ale wiesz, no poprawa jest kolosalna, pewnie jakbym sam jechał, to z 6-2 do paki by było. No, no. Czyli ponad 2 sekundy 0-100 poprawiane. No, to jest w chuj. W chuj, w chuj. Nie wiem, jedziemy robić 100 z 200, tak z ciekawości, że wiedzieli, ile ten bus ma? No wiemy. No co tu zawrócić? Ale czekaj, a znamy czas przed? Nie. A, to bez sensu. Trzeba by zagrać serię. Dobra. Ty no, ale no kurwa, jest przepaść jak skurwysyn, 6-6 ma dupaki. Poprzestajmy na tym 0-100, bo mamy porównanie, skoro no, mierzyłeś. 8-4 było tylko, że ja sam osobiście jechałem, bez ciebie, nie? To jakby było z 8-2, jakby się jechał, jeszcze 6-2. Z 8-2 by było, podejrzewam, z 30 sekundy mi zabierasz. No nie, no ale to jest to w chuj jest poprawa. No i ja powiem tak, nie czuć tego aż tak bardzo. No nie, w ogóle ale to dlatego, że to było czuć przyspieszenie, to musiało być 3,5 do paki. Ale nie, no to dlatego, że to wszystko jest u ciebie tak u góry, tak na dole nic się nie dzieje. Tak, co, nie? tak, że ja czuję, że katalizator ma zjebany. Że tak widzisz, on dopiero potrzebuje troszeczkę wyższych obrotów, żeby jechać. No dobra, no ale generalnie no, przyrosty są w chuj. Kończąc odcinek z Chipping. Krzysiu, dzięki, dałeś mi trochę radochy. Jeszcze sam sobie pojeżdżę, potestuję, pobawię się, no cały czas będę się jeździł, bawił, testował. Powiedz jeszcze, kiedy masz zamiar coś więcej zrobić z Audi? Bo o, na kurwa. Pewno padną takie pytania, kiedy turbo wsadzasz? Ty no, najpierw tę V8 chciałem złożyć, tak? Zawsze V8, no i w Audi będę chciał turbo wsadzić nowe i ten katalizator albo wymienić, albo wyczyścić. Okej, okay, czyli będziesz działał. Albo sportowy wpierdolić. No nie, no teraz już jest, wiesz, hamulce już są zrobione, oleju nie bierze i chce się więcej, kurwa. Okay. To jest taka choroba. Już zobacz, że nam się wydaje, że ta fura nie jedzie, ona ma 6-6 do paki zrobiła, a robiła 8-4, nie? No 6-6 to nie przelewki już. Nie, nie, ale jest szulszy, bo też tak, no, teraz ma 2000 obrotów, dajesz. Lepiej reaguje na gaz. Tak, że już chce tak jechać, nie? Aha. Trochę mi się wydaje, z Krzysiem dzisiaj dogadam, że na tym drive sporcie, jak dodechy dałem, za agresywnie te biegi zmienia. Jak jest możliwość regulacji tego ciśnienia na 15 barów, jakie jest ustawione, a seria jest na 12, no to chciałem takie, nie wiem, 13-14. Mhm. Że trochę za agresywnie na drive sporcie. Jakiś kompromis. No, no. No dobra, to tyle tytułem odcinka na nie temat... Nie wiem, jak go nazwać, odmulanie kupcia Audi? No chyba tak, odmulenie kupcia Audi będzie pasowało. Krzysia, Okiwi Racing Factory. Albo proza życia z kupciowym wozem. A jak? Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się, hej. Pozdrawiamy, bananik jest, cieszę się, no mam odmulony wóz, no. Z porządnymi heblami.